Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj sprawdzimy sobie, co dokładnie się zmieniło na tym łowcy demonów na serwerze beta, który wystartował tak naprawdę około 1,5 godziny temu. Ja już tu porobiłem sporo testów, sporo walk przeciwko tam innym klasom i myślę, że mniej więcej wiem, co oni tutaj wykombinowali. Dlaczego musimy się domyślać? Bo niestety nie zostało to napisane wprost. Jak widzicie, jak tu najedziemy na pasywkę, w ogóle gierka jest po angielsku, no ale to nieistotne, jak najedziemy na pasywkę, czy jak tu najedziemy na jakiekolwiek przeliczniki czy coś, to wszystko wygląda tak samo jak na serwerach live. Tak więc no, to jest niby serwer, który oni traktują jako jakieś analizy swoje tych walk i tak dalej i po prostu nie chcieli nam wprost powiedzieć, co tutaj zmienili. Moim zdaniem trochę słabo, no ale jednak mimo wszystko myślę, że i tak to wiemy. Zaraz wszystkie walki, jakie mam, wam pokażę i o wszystkim wam opowiem. Na wstępie pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić kciuka w górę pod tym filmem, zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda, na Instagram i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu i opisie i możecie pisać komentarze. Serwer wystartował, tak jak mówię, 1,5 godziny temu około, jest póki co bardzo zlagowany, bardzo ciężko tutaj cokolwiek zrobić, no ale mimo wszystko jakieś tu walki mam dla was zapisane i mniej więcej już wiem, jak to wygląda. Oczywiście wszystkie warunki, jakie były, miały być zapewnione na tym serwerze beta, zostały zapewnione. Wszystko w ogóle, jeżeli chodzi o szczegóły o tym serwerze beta, macie w poprzednim filmie na kanale, kto chce, to sobie może obczaić. Natomiast my od razu przechodzimy do tych walk. Tak jak mówię, mamy te 4000 grzybków na start, jak widzicie, już tutaj troszkę zużyłem na potrzeby testów, no ale to akurat nieistotne. No i okej, myślę, że możemy powolutku zaczynać, więc tak, po pierwsze wydaje mi się, to jest taka moja teoria, wydaje mi się, że słuszna, zmienili tutaj szansę na odrodzenie, nie wiem ile to jest, czy 30%, czy 33%, natomiast gdy się odradzamy, to nie mamy pełnego HP, to w ogóle tak od razu wam pokażę, jak to wygląda w tym momencie. Tu mam różne walki, tylko strasznie to jest zbugowane póki co, przynajmniej tak wygląda, dlatego, że mamy tutaj skopiowane dosłownie wszystkie postacie, jakie tylko możemy mieć z serwera 31 niemieckiego. Jak tu sobie wpiszemy na przykład jedynkę, to jak widzicie mamy te 600 levele i tak dalej, także troszkę śmiesznie, no ale pierwszy mój test to był test przeciwko druidom, bo jak pewnie wiecie, bądź też nie, teraz się dowiecie, jako łowca demonów, jak walczyliście z druidami, to ich atak był traktowany jako atak magiczny, więc nie mogliście się na niego odrodzić, co oczywiście było głupotą. W tym momencie wygląda na to, że to działa, bo jak tutaj mamy, znalazłem specjalnie jakiegoś druida, żeby był w masce, żeby to, ten test był taki kompletny, powiedzmy, tylko właśnie tutaj trochę laguję. No ale okej, mamy walkę, no i właśnie widzicie, pierwsza walka i już mamy odrodzenie. Co ciekawe, tak jak wspomniałem, nie odradzamy się w 100% naszego HP, tak jak to miało miejsce do tej pory, tylko odradzamy się w około tam 90%. Teraz tak, weźmiemy, o na przykład to też z druidem, ale bez maski, wolałem sprawdzić z maską, troszkę tu przyspieszymy, no i zobaczcie, jak to wygląda. Mamy 96 HP, no i teraz po odrodzeniu będziemy mieć tego HP 87, ale odradzamy się, tak jak mówię, bardzo często, więc wygląda na to, że zwiększyli tą szansę, nie wiem do ilu, czy do 30%, czy do 33%, no ale wygląda zdecydowanie na to, że jest zwiększona, no a odradzamy tylko 90% około swojego HP. Co ciekawe, za każdym razem jest to 90%, bo wielu z was pisało, żeby zrobić coś takiego, że po prostu będziemy mieć większą szansę na odrodzenie, ale z każdym odrodzeniem tego HP będziemy dostawać jakby mniej. Tutaj mam jeszcze walkę ciekawą z berserkiem, jak widzicie odrodziłem się bodajże 3 razy z rzędu, no i za każdym razem zwróćcie uwagę, 87 HP, znowu 87 HP i znowu 87 HP. W ogóle nie macie dźwięku z gry, ale ja to nagram przez przeglądarkę, beta serwer działa tylko na przeglądarce. No i po prostu nie mam ustawionego dźwięku, ale to akurat w tym filmie nie jest zbyt istotne. Także wygląda na to, że nie dość, że mamy zwiększoną szansę na odrodzenie, to jeszcze mimo wszystko będziemy to 90% HP dostawać z każdym tym odrodzeniem, więc no nie wiem, czy to jest ok, czy nie, to wiadomo. Póki co to jest serwer beta, jeszcze nie wiadomo, czy takie zmiany zostaną wprowadzone na serwer live. Tu musicie o tym pamiętać, bo póki co testujemy, póki co oni będą mieli tam jakieś swoje tabelki, analizy i tak dalej, więc no mimo wszystko musimy się wstrzymać, no ale jakaś jest to próba, żeby tego łowcę demonów zbalansować. Kolejna ciekawa sprawa, co tak naprawdę jest, myślę, że warta sprawdzenia, bo już mniej więcej wiemy, jak to odrodzenie działa. No mówię, odradzamy się naprawdę bardzo, bardzo często, więc tu na przykład jeszcze mam jakąś walkę, więc no na 100% ta szansa na to odrodzenie jest zwiększona, no ale właśnie
No widzicie, 87 HP za każdym razem, my mamy maksa 96, więc no mniej po prostu tego HP dostajemy. To są małe liczby, no ale mniej więcej widać procentowo, bo wiadomo, to jest pierwszy level i tak dalej, ale mniej więcej widać procentowo, ile mniej więcej, jak to działa, nie? Ile mniej więcej tego HP odzyskujemy i tak dalej. No i jeszcze właśnie z Paladynem, co mnie również bardzo ciekawiło. Niestety w dalszym ciągu Fireball Paladyna działa tak, że dostajemy od niego 33% HP. Jak widzieliście, teraz dostaliśmy około, poczekajcie, tam się odrodziliśmy znowu zresztą, ale jak widzicie, dostaliśmy 33 HP, ja mam 96, czyli wygląda na to, że to jest nawet troszeczkę ponad te 33% HP. Więc no tak to po prostu w tym momencie wygląda. Serwer beta, mamy tutaj jakąś gildykę, jak będziecie chcieli, taką tymczasową, wiadomo, ale jak będziecie chcieli, to możecie dołączyć, żeby razem z nami potestować, jak ktoś tutaj ulepszeń nie robi, czy coś, to podmieniają, chociaż widzę, że skład póki co jest pełny, no ale wiadomo, że tam to się będzie wymieniać. Ja tutaj też chyba sobie pogram. Jeszcze dzisiaj na streamku w ogóle po 18 potestujemy to. Zobaczymy, jak to będzie działać, jakieś większe testy, powbijamy tutaj level, jeszcze może jakieś lożki, to tamto, no ale głównie zależy nam na tym, żeby sprawdzić PvP, no i w PvP wygląda to tak, jak wygląda. Przeciwko druidom chyba będzie o wiele lepiej, przeciwko paladynom niewiele się zmieni, chociaż no mamy to odrodzenie, nie? Większą szansę, więc może i faktycznie coś w tym stylu, no na pewno jest to przyjemniejsze, jak się odradzamy o wiele częściej, no ale też wiadomo, żeby to nie było znowu przesadzone w drugą stronę, że teraz łowca będzie najmocniejszą klasą. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, co o tym myślicie, że coś takiego zastosowali. Szkoda, że wprost nie powiedzieli, co i jak. Wtedy byśmy mogli o wiele lepiej to wszystko ocenić. No ale póki co wygląda to całkiem nieźle. Oczywiście wiadomo, nie mogliśmy założyć innej klasy postaci aniżeli ten łowca. No ale wszystkie dosłownie zostały przeniesione z tego serwera 31 niemieckiego, więc bez problemu sobie możemy potestować również, jak to działa z innymi klasami. No teraz tak samo, dostaliśmy znowu te 33%, no i zobaczmy, no i właśnie, znowu odrodzenie, 87 HP, no i teraz pytanie właśnie, czy to odrodzenie z każdym kolejnym nam jakby maleje szansa na to odrodzenie, czy cały czas jest taka sama, no ale dostajemy tego HP tyle samo też, no ciężko na to odpowiedzieć, nie mamy tego napisanych wprost, napisanego, no ale mimo wszystko chyba widzicie mniej więcej po swoich testach, jak to wygląda. To chyba tyle, tak jak mówię, piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie, dawajcie znać, jak tutaj wam idzie, możecie się wstrzymać troszeczkę, bo dużo osób się rzuciło na ten serwer i mówię, laguje jeszcze to nie działa tak, jak powinno, no ale to chyba wszystko, ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, pamiętajcie, żeby wbić na Discorda dla widzów, na Instagrama i na Twitcha, możecie również zostawić tą łapę w górę w tym momencie, nagram to na szybko, żebyście tylko wiedzieli, co i jak mniej więcej, także łapa w górę, sub z dzwonem, no i chyba tyle. Tak mi się przynajmniej wydaje, co wam miałem pokazać, to wam pokazałem. Tutaj dużo tych testów robiłem, tak swoją drogą, no ale wygląda to, no najciekawsze, no to mówię, z tym paladynem, z druidami, no i generalnie te odrodzenia, no ale odrodzenia to działają z każdą klasą tak samo. Dobra, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!